To wydarzyło się, gdy pracowałam jeszcze na infolinii obsługi klienta jednej z firm sprzedającej buty. To był okres, w którym byłam u szczytu swoich ambicji. Pracowałam ciężko, a to skutkowało wieloma awansami i podwyżkami. Pewnego dnia przyszedł do mnie szef i poprosił, abym wzięła nocne zmiany. Jedna z dziewczyn, która na nich była, urodziła dziecko i nie mogła pracować. Byłam pracownikiem miesiąca i nie chciałam psuć sobie wizerunku, więc się zgodziłam. Wszystko było w porządku aż do pewnego momentu. Było już późno i pracowało mi się dość przyjemnie. O tej godzinie bardzo mało ludzi dzwoniło na infolinię. W końcu zadzwonił telefon. Podniosłam słuchawkę i już miałam się przywitać i przedstawić, kiedy nagle usłyszałam głos kobiety mówiący: nie patrz na okna, biegnij do łazienki. Byłam zdezorientowana. O czym ona mówiła? Nie rozumiem pani, o co chodzi? Odpowiedziałam, po czym kobieta powiedziała: pozbierz się, jeśli chcesz przeżyć. A następnie się rozłączyła. Jej głos był spokojny. Nie miałam pojęcia, o co może chodzić. Z ciekawości zerknęłam w stronę okna i zobaczyłam mężczyznę. Miał wybite zęby i roztrzepane włosy. Wyglądał na około 30 lat. Uśmiechał się do mnie, a w dłoni trzymał nóż. Wtedy zaczęłam zastanawiać się, jak ten mężczyzna się tu dostał. Pracowałam na 5 piętrze, a żeby dostać się do budynku, potrzebna jest specjalna karta. Byłam przerażona. Nie miałam wyboru. Natychmiast pobiegłam do łazienki i zamknęłam się w kabinie. Nagle usłyszałam dźwięk tuczonej szyby. Ten szaleniec dostał się do środka. Zostawiłam swój telefon na biurku, ale na szczęście na ręku miałam smartwatcha. Zadzwoniłam na policję, a ci przyjechali wyjątkowo szybko. Policjanci znaleźli nóż, jednak nie udało im się nigdzie znaleźć napastnika. Po tym zdarzeniu zmieniłam pracę i wyprowadziłam się do innego miasta, w którym mieszkał mój brat. To, co ciekawi mnie najbardziej, to kobieta, która wtedy do mnie zadzwoniła. Zawsze, gdy o niej myślę, przychodzą mnie ciarki. Nigdy więcej nie wrócę do tego miasta. I już nigdy, przenigdy nie wezmę nocnej zmiany.